No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Search 2. Ja tutaj nie zauważyłem, ale chyba zdobyliśmy jakiś nowy implant. Właśnie, rozgwiazda. I w sumie wcześniej to nie za bardzo chciało, wiecie, działać. O, fajnie. Może dostawaj te do modułu, które oświetlane. Oki. Wcześniej, miałem wrażenie, że wcześniej się to nie pokazało. Podnieś to. Niewielka sterta medalowego złomu. Fantastycznie. To sobie sprawdzimy od razu całość. Albo ja nie zwróciłem uwagi, słuchajcie, albo nie zauważyłem. Po prostu, znaczy, nie zwróciłem lub nie zauważyłem, że coś takiego mi się tutaj odblokowało. No to będziemy dzisiaj dużo, słuchajcie, zwiedzać. Mamy kolejne nagranie. Mother, I'm in charge here and I know what I'm doing. You should trust me for once and leave this to me. The invaders were defeated. So the drug's purpose is done. We must reunite. You're not a drug lord, you're my son, an heir to the Holy Spark. If you stay on this path, even I will be able to save you from yourself. Yes, mother. You're right, mother. End the distribution of blue sparkle today and leave these souls back to me. Of course, mother. I'll tell them. Thank you for your counsel. May the spark bless you, Jonathan. I'll see you in the cathedral. To był ten sam dialog, który widzieliśmy tam z boku, jak staliśmy, gdy on rozmawiał z tym hologramem. Okej, tu nas nie było. Hello? Can anyone hear me? A to nie jest nasza córka? My name is Athena Gutenberg. I don't know where I am. Some kind of warehouse, I guess. Please, get me out of here. I'm scared. This is AID response. We've picked up your location. Hang in there, Athena. We'll be with you soon. Będę tyle mądre, żeby wezwać pomoc. Fajnie. Tylko że jak pomoc przybyła, to albo oni chcieli jej coś zrobić, albo się na tyle wystraszyła, że sama ich zaatakowała. No, widzieliśmy już kilka takich retrospekcji dziwnych. Dobra. Ale bajer, że mamy już to EMP. Z boku? Nope. Dobra, ja bym chciał cię ulokować na nodze. O właśnie, na tej nodze, nie na korpusie, na nodze. Goddammit! Co jest nie tak z tym namierzaniem? Boż. Ciągle mi zmieniał, wiecie, kierunek. Dobra, teraz tutaj. kolejny audiolog. God! Where's my sweet scrumptious April? We can't find her, sir. She seems to have fled your most glorious bachelor pad. But why? Have I not showered her with everything she needs? I even left her a crate of Chardonnay. Well, she's become a true believer, sir. Always talks about her faith. My guess is she headed straight to the cathedral. Well, make sure she doesn't get there. Nobody could ever know about my little secrets. Especially not Mom. Don't worry, she won't get far. Czy miał tutaj jakieś swoje zabaweczki? Teraz pytanie za 100 punktów polega na tym, gdzie jeszcze mamy miejscówki, które możemy odblokować, wiecie co? Ja bym na pewno chciał dotrzeć do tego robota, którego będziemy mogli teraz dezaktywować. Coś mnie walnęło, ale nawet nie wiem co. A, ty! Okej. Okay. Kolejne leczenie, bierzemy baterię. I przy okazji korpus. Tak, potrzebujemy odciąć, słuchajcie, korpus. Dawaj. Trzeba awansować na wyższe poziomy. Podoba mi się strasznie ten pancerz, który mamy aktualnie na sobie. Schemat odblokowany, cudnie.
No i co? I teraz tu. Ale i tak nie masz szans, żebym ja się połapał we wszystkich miejscach, gdzie mogliśmy użyć tego EMP. Naprawdę było tego dużo. Tu... O, ta! No, może wszyscy od razu, dobra. Kolejny z korpusem by się przydał, to fakt. Okej, okay, dobra, biegną wszyscy. Chyba biegną oczywiście wszyscy. No to będzie ciężkie do w takim razie zrobienia. Załatwione. Teraz. Dawać nogi. Dawaj, chodź. Nawet cię twoi koledzy nie poratują. A ile ładnego złomu się dostaniemy, zanim wrócimy? Wszystko pozbieram. Odblokowano schemat. Cudnie. Kolejnej nogi. Tak sobie nie przypominam, żebyś tam na dole też byli. Jest dużo pająków. Dobra, wiecie co, chodźmy najpierw do tego robota, bo on mnie najbardziej wtedy nurtował. O tędy się szło. Czy to go zniszczy? Uuu, jak miło! Korpus? Ciekawe, co to zadziała, żeby zniszczyć wieżyczkę. No prawie. Ciężkie do zniszczenia. Ona jest ustawiona dość wysoko, a nie chce mi się zmieniać na amunicję klasyczną. To już, wiecie co, wyczekamy, walniemy go ze 4 razy i będzie po wszystkim. Ciekawe, co dostaniemy za zniszczenie tego robota. Ja nadal mam wrażenie, że chyba jedna z rzeczy jest trochę za głośno. I efekty. Mowa. Głośność muzyki. Nie wiem, czy przypadkiem mi się to wszystko nie pozmieniało ponownie, jak już kiedyś grałem. Okej, bierzemy to. I teraz, czy ja? Co się stanie, jeżeli walnę cię tak? Pax. Offline. Ale ciebie się nie da normalnie załatwić, prawda? Ała. Teraz znowu dwóch niemilców. Co? Piłujemy nogi. A ciekawe, czy można go... Ich też, wiecie, EMP potraktować. A, da się! Ale czad. Można stunować. Dobra, jednego bejrzemy.
No to powiem wam szczerze, że EMP stanie się za chwilę jednym z moich ulubionych narzędzi mordu i zniszczenia. O, a ty to kto? Look at you, sweetheart. You're thin as a rake, but don't you worry one bit. Penny's delicatessen will put some meat on your bones in a heartbeat. Someone has to take those hungry souls off the streets after all. Nie jest tu zbyt niebezpiecznie? Never thought about it. Port Nixon is the only home I've ever known. I love everyone here to bits. My mama always told me, the way to a man's heart is through his stomach, Penny. Ever since the shit hit the fan, feeding our neighbors has become my mission in life. Such a silly girl, huh? Wiecie co, ja mam wrażenie, że porównywalnie głupie dialogi i jakby niedostosowanie sytuacji do otaczającej nas... Kurczę, świata, tego co wszystko wokół dzieje, prawda? No, dystopia, apokalipsa, w ogóle, a tutaj jakaś, a ta zadowolona ze swojego życia, jakby się nigdy nic nie działo. No to tak powiem szczerze, tak trochę dziwnie to wygląda. I chyba porównywalnie głupie dialogi słyszałem tylko w Hellgate London. Did I just hear your stomach growl, sweetheart? Dobrze, co masz do zaoferowania? Of course, sweetheart. I have a special deal on medical implants. Gotta keep our neighbors in good health, don't I? O, co to jest? A, to są graffiti. Okej, amunicja. Ratownik węchu. Premia za pełen zestaw. Czy się wszystkim... Wszystkich innych premii za zestaw. Jakieś takie dziwne to jest. Krytyczne dynamo. Gdy zdrowie jest niskie, zwiększa się pozyskiwanie energii. Mogłoby być to ciekawe, ale raczej mało praktyczne. Przynajmniej dla mnie, bo ja nie lubię niskiego zdrowia, bo niskie zdrowie w takich grach zazwyczaj sugeruje nam, że już długo nie pożyjemy. Niewielka sterta metalowego złomu, cudownie. No i tak się zastanawiam, czy tam jeszcze coś było. Wiecie co, ja się chyba teraz trochę rozejrzę jeszcze po okolicy, poodblokowuję te miejsca, bo wszystko i tak już widzieliśmy, słuchajcie, razem. Więc nie widzę za bardzo sensu na to, żebyśmy tutaj musieli podróżować w jakichś specjalnych, wiecie, specjalnym nagraniu do tego, tam znajdźkowym czy nieznajdźkowym i tak dalej. Bo moim zdaniem jest to po prostu, nie jest to konieczne. Jak zaraz nie zginę. O ja piuciu. On mi teraz wklepał. No nie za dobrze. To poszło. Jeszcze mamy truciznę na sobie. Więc ja się trochę tu pokręcę, słuchajcie. Jeżeli coś znajdę, to wam po prostu o tym opowiem. No bo my tu wszędzie już byliśmy. Ja będę szukać tylko teraz tych miejsc, które po prostu są do odkrycia pod kątem znajdziek. To jest jakaś po prostu parodia tego, co się w okolicy dzieje. Dawaj nogi. Przynajmniej znajdę już tego na tyle dużo. Korpus zdecydowanie. No kogoś zabił chyba. Teraz na spokojnie, więc wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Zabito wroga odwetowego. Rhejzus poczeka w pokoju. Świetnie. Do tego, co chciałem wcześniej powiedzieć. Ja się trochę pokręcę, słuchajcie. Prawdopodobnie przejdę całą tą lokację jeszcze raz i tam, gdzie będą te EMP, po prostu wznowię nagrywanie. Ewentualnie zobaczymy sobie jeszcze, co jest tutaj na górze, bo tego na pewno nie zwiedzaliśmy. Tutaj nas nie było. Jeszcze sobie zajrzyjmy w to miejsce. Tu mi się wydaje, że byliśmy. No właśnie. Wow! Matko boska, naprawdę, na poważnie.
jeszcze ten. Tak, tu na pewno byliśmy, bo już pamiętam tych dwóch skitralanych gości. Ale i tak to nie zmienia faktu, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które po prostu wymagają od nas tych EMP, czy innych. Nie tego miałeś zaznaczyć, tylko tego. O, właśnie. I może noga? Po farmie teraz te rzeczy do ulepszania ekwipunku. No i jeżeli znajdę coś ciekawego, to wtedy pokażę wam w formie nagrania. Dobra, na razie z wami żegnam i ja się tu pokręcę. Chyba, że... Dobra, czekajcie, pożegnam się z wami dopiero jak zobaczymy tą część, bo tam jeszcze nie byliśmy. To tam pójdziemy razem. Dokąd to prowadzi, bo się da wejść, to się cieszę. One way. Okej. Okay. Słuchajcie, to w ogóle jest chyba do jakiejś innej lokacji jeszcze. Przejście. Mam trochę dużo złomu, wolałbym... Nie wpaść w coś dziwnego, albo nie zginąć. Tu coś jest. No, weź nagranie. For today the children of the Spark have found a new home. In this mighty cathedral, we shall devote our minds, bodies and souls to the almighty Spark. Here, we shall honor the Harbingers and torture those heathens who dared defy us. Because, as forgiving as the Spark can be, it will not abide those who challenge our authority. Now, the glorious punishment shall begin! Co mi się wydaje, że to jest wejście do zupełnie innej lokacji. Na razie sobie to odpuszczę, bo powinniśmy wrócić do brata Ileje. Więc tak jak mówię, wrócę do was jak znajdę te miejsca na EMP. No hej, pierwsza rzecz, którą znalazłem, nową. Jesteśmy... Nawet ciężko? Chyba doszliśmy na zaplecze sklepu Penny. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja jestem, która to jest część tak naprawdę. Zaraz tam wejdziemy, tylko wolałbym jeszcze... Powiedzmy, załatwić tego, wiecie, drania, zanim on się całkowicie obocknie i będzie chciał mnie zjeść. Więc ja sobie to wezmę, prawdopodobnie zdobędziemy nową broń też, albo nie, już taką prawdopodobnie miałem, no ale zawsze tam jakieś dodatkowe fanty, czy ja jestem w stanie to odblokować? Chyba nie. No dobrze, to w takim razie idziemy tutaj przez te drzwi i tam coś jeszcze jest, czego nie zgarnąłem. Udało mi się, słuchajcie, w ogóle ani razu nie zginąć, z czego jestem dumny. Mamy, jak widzicie, 26 tysięcy złomu. To jest naprawdę fajna liczba. Będzie nas z czego awansować. Tu mamy wielka sterta złomu i faktycznie doszliśmy, słuchajcie, na tył. Wystarczające kęs i już się I już co? Wystarczy kęs i już się nie powstrzymasz. Aha, no dobra. Czyli co, faktycznie doszliśmy na tył, słuchajcie, jej sklepu. A tu ktoś puka, czy mi się wydaje? A co, Haman? Da się to otworzyć? Wymaga karty dostępu. O. My door's open to everyone, sweetheart, but this is outrageous. Looks like I've caught myself a shoplifter. Masz tam z kimś problem? Not at all, sweetheart. What's done is done. I'm not surprised, though. Not one bit. I've seen desperation like this in a lot of people. Hunger drives us to do things we never thought possible. I hate to let you leave on an empty stomach. If only my cooling chamber was working, I'd take real good care of you. Still, it's useless. I won't be able to do anything without a spare part. Mogę pomóc? That's wonderful, sweetheart. You're a real lifesaver. You just have to find one of those bots scuttling around all over Port Nixon and salvage a spare part. Should be easy as pie for someone of your abilities. Jeszcze raz, co chcesz, żebym zrobił? Just find me a spare part from one of those little scuttlebots. Once my cooling chamber is up and running, we'll have a real feast.
Nieźle się tu urządziłaś. Trying to wrap me around your little finger, sweetheart? Good news! It's working! O ja pierdziel. Czy ty coś w takim razie nowego masz? Skoro... Nie, chyba nic nowego nie będzie miała. No dobra, to jest... Boże, kobieta, jak ty mnie denerwujesz w ogóle tym tonem głosu swoim? No z tym pukaniem to też taki lekka ząg. To jest suszarka. W zasadzie nie wiem, po co mi to było i... jakiś quest dostałem przez to. Okej, okay, ale tak czy siak będzie trzeba się chyba teraz cofnąć. No i cóż, ja tutaj znowu wam podziękuję za uwagę i widzimy się, jak znajdę coś ciekawego. No hej. No hej, wiecie co, znalazłem kolejne miejsce, gdzie możemy jeszcze tego użyć. I MP. Tutaj mamy jakieś miejscówkę. Jesteśmy niedaleko naszego magazynu. Okej, okay, my tu mamy w takim razie... O, skrzynia, fajnie. Coś ciekawego? Zastrzyk utwardzający tkanki. Implant wstrzykiwany, który zużywa jedną baterię, by nieznacznie zwiększyć obronę przez długi czas. Redukcja obrażeń od żywiołów, obrona plus 100. To może być dość ciekawe, tylko drogie w użyciu. Zapewne, wiecie, na przykład na bossów, prawda, żeby się zbuffować. No, to by było całkiem ciekawe. Ale jeszcze zanim pójdziemy tam, się wrócimy, to pójdziemy, słuchajcie, rozdać nasze punkty. Albo, no tak, rozdamy teraz, bo później tak będzie trzeba zabić się ponownie. Nie będzie miało najmniejszego sensu. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś była nasza ta skrytka. Dobrze trafiłem. I nie jestem pewien, czy na górze jeszcze nie było czegoś, co mogliśmy odblokować za pomocą EMP. Tu? Nie. Tu był hak potrzebny, tu też nic. Później będziemy mogli się bardzo szybko poruszać po tych lokacjach, używając tych linek, ale to też będzie wymagało jakiejś nadprzyrodzonej, słuchajcie, zdolności poruszania się w otwartym terenie. Bo na razie to i tak jest już jest ostro. Dobra, zdeponuj. Świetnie, rozmontuj części. I przede wszystkim ulepsz. Więc tak, na pewno ulepszymy sobie to. Ulepszymy sobie to i ulepszymy to. Nice. No i możemy ulepszyć jeszcze to. Świetnie, więc mamy ulepszone absolutnie wszystko, co chciałem. Resztę punktów natomiast przeznaczamy na poziomy. Nice. No i 3,5 tysiąca jeszcze. Dobra, więc tak, raz, dwa. Dajność baterii, tutaj też z 5. Może nawet 10 punktów byśmy dali. Wydanie baterii 180%, bo te bateryjki są ważne, do leczenia mi się bardzo przydają. Robimy w ten sposób. I to by było na tyle. Jeżeli jeszcze otworzymy nasze implanty, no to chciałbym zamontować na pewno pozyskiwanie większej liczby złomu. 10%, ale 10% to jest dość dużo, wbrew pozorom. Okej. I cóż, słuchajcie, ja w takim razie znowu to wytnę, albo nie, chodźcie już ze mną pójdziecie, myślę, że zrobimy to w miarę szybko, idziemy pogadać z Elim, bo wyjście z tej lokacji jest już stosunkowo niedaleko. Ewentualnie zabijemy bez problemu. O, tu jest Eli. Now let me show you how grateful I am. Już chyba, że mnie zaatakuje. You did an amazing job back there. Now no one stands in my way. I can finally do whatever I please. Funny how these things go, isn't it? No one would accept me killing my brother. But if I kill his murderer, I'll be a hero. Oh. Such a pity you won't be alive to learn from your fatal era of judgment. Ja. Wiedziałem, że to będzie dziwnie działać. Dobra, dasz mi swoją broń w takim razie. Jak on się zbliża do nas dziko.
Nie, no dobra, tak trochę powiem szczerze, porąbana akcja, bo ona jakoś magnetycznie się do nas przyciąga. Trzeba będzie go chyba blokować. No nie wiem, ewentualnie dużo uników robić jeszcze raz. O, chodź tu dziadzie jeden. Choć wiecie co, na niego to sobie wymienię jedną rzecz w dronie. I będzie to zwykły karabin maszynowy. Dziękuję bardzo. Bo na niego to można sobie używać strzałami. Jak ja dobrze, że ja nie poszedłem, słuchajcie, do niego z 25 tysiącami. Byłoby to hardkorowe. No, to jest normalnie, bo z drugi, słuchajcie. Nie, no, on ma po prostu jakieś dziki. Ja pierdziel, jakie on ma dzikie ataki! On jest jeszcze gorszy od tamtego bossa, stwierdzam. Strasznie szybki jest. O, hello! Nie, to nie fajne. Jezu, naprawdę. Dobra, skupienie level hard, autentycznie. Nawet nie mogę zregenerować zbyt szybko energii przez niego. No tak, jeszcze patrona! Dawaj go. Wow. Zdobyto broń. Młot wojenny. Bierzemy. Czyli tak jakby ci z Iskry ją gonili. No dobra, nie dostaliśmy może bardzo dużo rzeczy. Cieszy mnie ten młot, ja bym chciał go zerknąć. Co to za cudo? To jest to. Młot wojenny przymusowego nawrócenia. Osoby, które się nie nawracają, dostają po prostu po łbie. Szybkość ataku jest niewielka, pozyskiwanie energii jest zajebiste. Ale tak jakbym... Nie wiem, ja się czymś takim chyba nie będę miał posługiwać za bardzo. To jest strasznie wolne. No, nie, to nie mój styl. To nie jest mój styl rozgrywki. Wygląda to fajnie, ale wolę jednak zdecydowanie moje kuchane. Mój kuchany ossa. Zdecydowanie. Bardzo, 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 bardzo zdecydowanie. Skrzynia? Regenerator rozładowania. Gdy wyczerpują się paski energii, regeneruje zdrowie. Gdy wyczerpuje się pasek energii, regeneruje zdrowie. Przywrócono jeden zdrowie na sekundę. Zwłaszcza, że my mamy około 378. To tak średnio to się... No, raczej widziałem lepsze. Więc na razie nie będziemy się tym za bardzo przejmować.
Tylko pytanie za 100 punktów. Słuchajcie, gdzie my teraz mamy iść w takim razie, skoro no, brat Eli miał nas lekka w dupie? To ja teoretycznie mogę się cofnąć, żeby pozwiedzać ponownie naszą podstawową lokację i pootwierać rzeczy pozamykane EMP. Ale nie wiem, czy to jest właściwa trasa. No dobra, na razie to interakcja. Wyjdźmy stąd i wejdźmy może do tego budynku, w którym było wielu kupców. I haven't seen brother Eli in a while. Well, nothing's happened to him. Nie, nic mu się nie stało. Absolutnie nic. Wcale nie ma jego młota przy sobie. Odwiedźmy jeszcze tego robocika na górze. Hej. Oni zablokowali, mi się wydaje, wyjście. Będą chyba z nami chcieli pogadać. Dobra, na pewno to zrobimy. Tylko idziemy najpierw do tego robota i też sprawdzimy, co jest w tym miejscu. Nowe nagranie. Ej, no, cholera jasna. Pisy, punek. A gdzie są teraz nagrania? Pytanie za 100 punktów. Listen carefully, my disciples. An interloper has wormed his way in our holy order. He killed my brother, and now he's out to get me. Seek out the heathen and bring him to justice. Our holy mission is at stake. Do not worry. This is not the end. Czyli zobacz, jak wrednie jeszcze wysłał nas na misję na uśmiercenia brata, jeszcze chciał nas sprzątać. Zaraz z nim porozmawiam teraz. Are you insane? Brother Eli will have your head on a platter for breaking into his chapel. Już nie musisz się nim martwić, zabiłem go. You did what? You have no idea what havoc you've unleashed. I'll lay low until this blows over. You should do the same. There's a whole network of decommissioned tunnels just below the city. Nobody will find you there. A to jak cała pewnie sterta nanitów i innych rzeczy, które chcę, będą cię odbędzać mnie ze skóry! Dobra, teraz tędy. No, oni poblokowali. Słuchajcie. Oni poblokowali wszystkie wyjścia normalnie. Welcome back, killer. You have murdered two of Jericho's most notorious leaders. I would get in touch with my notary if I were you. So, how about sharing some information? Dobra. Sprawdź moje pliki audio. You have collected more than 20 audio files. You have reached reward tier 2. How persistent. Enjoy listening. It's on the house. Co się dzieje w Jericho? One second. I'll check my database. I heard what you did to brother Eli. Every last gritty detail. Shame you don't do interviews. This story would sell like hotcakes. Not that there are any hotcakes left to sell in Jericho. Believe me, I'd know. Check back in soon. I'll keep you in the loop. Do widzenia. Zobaczymy, ile dostaniemy. I will update your records. Goodbye. 20 tysięcy. Dobra. No to idziemy, słuchajcie, awansować. Jednym słowem. Nic innego tutaj nie będziemy mieli do zrobienia. Fantastycznie. Interakcja. Skonstruuj albo coś ulepsz. No, nope. Mogę nawet cały taki pancerz sobie zrobić. To też by było całkiem ciekawe. Co to jest? Bo to jest ten nowicjusz Iskry, korpus. Zwiększa szybkość ataku, gdy znajdujesz się pod wpływem trucizny. Skraca czas odnawiania otrucia. To mnie nie interesuje zupełnie.
Natomiast to, zwiększa obrażenia i impet, gdy znajdujesz się pod wpływem trucizny. Aha, to jest obrońca, to też jest iskra. Tak jest. Mamy aktualnie ulepszony pancerz, nawet jeżeli mielibyśmy porównać z naszym, to jest dużo, dużo gorszy. Musimy znaleźć naprawdę coś dobrego, żeby się tym zainteresować. Korpus A usuwa koszty baterii wykonywania sekwencji wykańczających, zwiększa ilość części zdobywane z likwidacji przeciwników. To by było całkiem fajne. Tylko patrząc na po prostu obrażenia, jakie tutaj, znaczy obronę, jaką tutaj mamy, to niekoniecznie. Ulepszenie też mnie raczej już nie interesuje, więc tak, deponujemy, albo raczej rozdajemy kolejne punkty. Poprawiono egzoszkielet, blokowano miejsce na moduł, fantastycznie, i przy okazji zdeponujmy następne punkty. Teraz tutaj, 4 punkty w to i myślę, że idziemy dalej w wytrzymałość. No i cóż, tutaj słuchajcie, podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Surge. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite'a, do wspierania kanału i dziękuję też wszystkim wspierającym. Hej, pa, pa!